Dobry wieczór. Dobry czwartkowy wieczór. 18 marca. 21 roku. Witamy Cię. Wyjątkowo dziś pan doktor poprowadzi. Oczywiście, że nie szczotkowanie, oczywiście, że nie nitkowanie, nie czyszczenie języka i nie irygacji dziąseł, ale. Poczekaj. Będzie to dentonocka. Dentonocka? Co to jest? Kto wie? Kto się domyśla? Co jest dentonocką? Będzie to opowieść o rodzinie próchniaków, która podstępem nas nawiedza. Ale to potem. Ja sobie idę. W takim razie. W takim razie warto poczekać. A teraz przyłącz się. Jesteś gotowa? Jesteś gotowy? Zaczynamy. Mikronawyki. Szczotka. Pamiętaj, na raz i czekaj na dentonockę. Będzie się działo dzisiaj. Uwaga. Raz. Szybciutko. Mikronawyki. Żująca. Raz. To było dwa. I od wewnątrz trzy. Jest to twój pierwszy mikronawyk. Dół. Raz. Żująca. No i oczywiście od wewnątrz. I raz, dwa, trzy. Mikronawyki. Już ci właściwie po szczotku, jeżeli masz mniejszy mikronawyk, rzuć szczotę i przejdź do nitki. Mikronawyk to jest najprostsza czynność, żebyś wziął szczotkę, wzięła szczotkę i przyzwyczajała się do zaprogramowania właśnie na mikronawyk, a potem wydłużała ten czas ze szczotą. Tak! Już nie mówiąc Ci, wszystkie czynności w mikronawyku, jeżeli chodzi o szczotkowanie, zostały wykonane. Dlaczego mikronawyk, a nie mini nawyk? No bo mikro jest mniejsze, tak? Więc mamy bardzo, bardzo drobne czynności związane z wykonaniem szczotkowania. Dla tych wszystkich, którzy chcą wytwarzać mikro nawyk, tylko niteczka. O! Między ząbki i do góry i po ścianie zęba. Brudne na prawe, z lewego czyste i między okej. Okay. I z zęba. I to wszystko to jest mikronawyk. Rzuć nitkę i przejdź do szczotkowania na raz języka. Delikatnie. I już masz z głowy. Wyszczotkowałeś język. Mikronawyk. Zostało tylko irygacja. Uwaga. I. Góra. Dół. I od wewnątrz. I od wewnątrz. I brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Mamy buźkę wytartą. To jest dopiero sukces. Mikronawyk, dzień kolejny za Tobą. I zapraszam wszystkich, którzy chcą przejść do pełnej higienizacji. Zostać ze mną na dłużej 15-20 minut. No zobaczymy, jak nam wyjdzie. No i oczywiście zapraszam też tych, którzy nie mogą doczekać się ze spotkania, może powiedzieć, że nie mogą doczekać się na spotkanie rodzinki próchniaków, która Cię zaraz nawiedzi. Tak, nawiedzi Cię rodzinka próchniaków. Zapraszam na dentonockę, ale póki jeszcze co? Zaczynamy pełną higienizację i jeżeli masz szczotkę manualną, nie zapominaj naciągać dziąsło na ząb i sobie tak szczotkuj powolutku. Jeżeli masz szczotkę elektryczną, zmiana powierzchni na kolejną powierzchnię, czyli ząb, zmiana i lecimy co na trzy. Raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy, zmiana. Dobrze Ci idzie, przyłącz się. Bierz szczotę do ręki i szczotkuj z konopką, Agnieszko. Świetnie. No, idzie. Jaka pioseneczka dzisiaj?
Co ci serducho gra? A może mi podpowiesz? No, noc mnie spędzi, noc mnie spędzi. I liczę tupie sobie na 3, a ty zmieniasz powierzchnię, tak? Raz, dwa, trzy, zmiana. Fantastycznie. No co chcecie, żebym zanuciła dzisiaj? No to skoro wchodzi na plan Krzysztof Konopka i jego dentonocka, to może specjalnie pod to spróbujmy taką nutę. La 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 Dobra, teraz pionowo od kła do kła ustawiamy szczotę, tak? I lecimy i tupiemy na 3. I zmiana. I powierzchnia następnego zęba, okej? Okay? I la, la, he, la, 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 la. Kasiu, Kasiu, rzadka pasta, kubek, ciepła woda. No troszeczkę te klimaty podobne, ale czekaj, przypomnij sobie. Na, 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 na. Na 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 na. Zmiana. Na 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 na. No, co to za szlagier? La 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 la. Nie, no tę imprezę tutaj rozkręcamy niezłą. Co to za szlagier? A gdzie jest nasza dentonocka? My chcemy już dentonockę. Doktorze, gdzie pan jest? I la, la, he, he, la, la, he, la, la, he, la, la, he. Pięknie. I zasłużyliśmy na małą przerwę. Czas na dentonockę. Uwaga, uwaga. Zróbmy sobie chwilę przerwy. Nie uwierzysz. Specjalnie dla ciebie dzisiaj w Wenie Twórczej Krzysztof... Rodzince. To jest ta rodzinka. Ona zajmuje się na co dzień zjadaniem naszych zębów. Siedzą sobie, ale gdzie im najwygodniej? A najwygodniej, jak mamy zęba, zęb z boku na szkliwo i to jest drugi, który ma styk z tym zębem. Dobra. No. W środku w tym zębie są nerwy, ale to nie dziś o tym. Jeden nerw i drugi. I tu jest kość, która przypomina kość naszej struktury, takiej jak w ręce, w nodze. I nasze ząbki są w wiąźle. I gdzie ta rodzina próchniaków najchętniej siada? No tutaj, na tym styku między zębami. Kocha też siedzieć tutaj, w dołkach między zębami, w bruzdach. Bardzo lubi wysiadywać tutaj. Ale na razie dzisiaj rozmawiamy o nich, gdzie siedzą tu. Wchodzą, rozpuszczają szkliwo, zjadają zębinę. I jak możemy się pozbyć tych naszych tworów? Ano, nitką, którą przełożymy i przeciągniemy do góry i ściągniemy jednych, a
kroku zrobimy to samo na drugim kroku. Bo wtedy, kiedy tego nie robimy, robią się takie dziury. Dobranoc Państwu. Jak Ci się podobało? Jak Ci się, kochana, kochany, podobało? Jak Ci się podobało, to będziemy gadać jeszcze na ten temat. Wrócimy. Dziękujemy, Krzysztof. Bardzo się cieszę. Znowu mamy w środku tygodnia nagle piękną wartość. Dzięki, Krzysiu. A my się bierzemy za nitkowanie. Nawijaj. Nitka na lewy palec czysta. I tu zawijamy. Będziemy osady zbierać. I bardzo proszę, to ja już robiłam. A teraz to o. I mocno w dół. Brudne? Czyste? I mocno w dół. Kasiu, no jaka to piosenka była? Lecimy. Z nitkowaniem. Niteczka. Tak jak przed chwilą Krzysztof wprowadził nam no wstęp do, właśnie pierwszą część chyba, dentonocki. I powiedział nam o rodzinie próchniaków. Także nitkę używając, od razu rozprawiamy się z tą rodzinką próchniaków nastycznych, co? No pewnie, że tak. Wyganiamy niteczką osady. Wyganiamy, nie mają szans. Ci, którzy zostali na pełną higienizację, a robimy troszeczkę dłużej ją, tak? 15-20 minut. O. Próchniaki! Właśnie wyganiamy! Próchniaki! Zobacz, wyganiamy. O. Pięknie. Wyganiamy. Dobrze? Próchniakom nie damy żyć. Nie damy żyć. Próchniaki nie damy. Nie damy im naszych zębów. A Krzysiu, Krzysztof, dentonocka ma moc. Ewidentnie moc niesienia dobra i dobrych wiadomości. Pewnie. No to co? Lecimy sobie z nutą jeszcze raz. Może poznacie specjalnie pod dentonockę. Ja nitkowanie przyspieszam, a ty się nie śpiesz. Ok? Nie śpiesz się. No jednak już wiesz, no robię to tak długo, że mogę sobie pozwolić na to, że cały czas no mam tempo nitkowania dużo większe, ponieważ no już to wszystko robię właśnie nawykowo, odruchowo i wszystko robię w taki sposób, że jest bezpieczne dla brudawki dziąsłowej. Także spokojnie, kiedyś nie umiałam, nie miałam pojęcia, jak to się robi. Nauczyłam się i powolutku, nie przecinając brudawki dziąsłowej, zaczęłam przyspieszać. Spokojnie, da się wszystko zrobić, ok? Szonowce. A jeszcze boczki. Robisz? Nitkujesz? Przeganiasz rodzinkę próchniaków? Czy przeganiasz rodzinkę próchniaków ze stycznych? Nie chcemy, żeby nawiedzała nas rodzinka próchniaków, prawda? No ja mam wynitkowane już boczne powierzchnie zębów i uwaga, języczek. Ile razy? Jak lubisz? 4? 5? Ok? No wiesz, płucz, wypłukaj. No i też pamiętaj, kochany, żeby tego języka tam nie tarnusić. Dobra? I irygacja. O, to coś, co Aga lubi najbardziej. To najpierw ruchem kołyskowym czyścimy sobie kieszonki dziąsłowe, tak? Dół. Podświerwujemy. Thank you.
No nie powiedziałam Ci. O, ja samolubna, nie powiedziałam Ci, że wyczyściłam już kieszonki dziąsłowe też od wewnątrz tam, na dole, od języczka. No, nie zaczekałam na Ciebie. Ruch też, także ruch samodzielnie. Uwaga! I góra, góra, kieszonki dziąsłowe, ruch kołyskowy. No teraz Ci powiem od wewnątrz, okej? Okay? No. Ach, pięknie. Co mi zostało? Ojej. Ojej. Irygacja, masaż na koniec. Całe pół pudła na niego zużyję. Pół pudła, 300 ml mi pójdzie teraz. I proszę, już się cieszę. Nitkujesz? Irygujesz? Co teraz robisz? Napisz, co teraz robisz. Albo nie pisz. Właściwie to nie pisz, tylko używaj dłoni do czterokrokowej higienizacji jamy ustnej, ustnej na dobranoc. Nie pisz. Szczotkuj, nitkuj, iryguj. Znał szlagieru przedszkolaków, a był taki znany. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki, mieszkamy w lesie. No i wszystko wiadomo, oczywiście. Bardzo dziękuję dziś za rodzinę próchniaków, którą Krzysztof przedstawił. Oj, będzie się dalej działo, co ta rodzinka dalej kombinuje, domyślasz się? Czy Ty się domyślasz, co ta rodzinka dalej kombinuje? Ja myślę, że w ogóle obnażymy ich działania, znaczy jej, tej rodzinki działania, w niedzielę o 20.00. I zrobi to, no już nie nasz najdroższy dentysta Krzysztof Konopka, ale gość specjalny. Będzie się działo. I rodzinka próchniaków, bójcie się, oj, bójcie się. A w sobotę, no też nie zdradzę, co będzie. No pewnie, że nie zdradzę, niech się dzieje. Naszykuj na sobotę, naszykuj na sobotę swoje paluszki i troszeczkę oleju ulubionego, nierafinowanego. Będzie się działo, będzie zabawa. A dziś już, proszę. Znajdź jeszcze tę małą chwilę na wypełnienie swojego dziennika. Dziennika, w którym koniecznie wypisz sukcesy i no, może mini nawyki czterokrokowego szczotkowania, nitkowania, irygacji, czyszczenia języka albo sukces pełnej higienizacji. Gratuluję. Tak czy inaczej, w obu przypadkach serdecznie Ci gratuluję. To jest nasz sukces. To jest nasz sukces. A przede wszystkim to jest Twój sukces. To jest Twoja decyzja. A ja Ci towarzyszę, wspieram Cię. Ale to jest Twoja decyzja. To jest Twój sukces. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Przyłącz się. Wspieram Cię. Natomiast
Nie zapomnij, proszę Cię, nie zapomnij o życzliwościach i wdzięcznościach, które należy wpisać w ten dziennik z dzisiejszą datą. Tak warto zwracać uwagę na życzliwości i wdzięczności, które nam świat zsyła. Ja powiem tylko tak w skrócie. Dzisiejsi moi pacjenci, powiem bardzo ogólnie, bez wymieniania imion nawet już, bo to w sumie jest istotne, ale może nie tak jak to, co chcę powiedzieć. Życzliwość Państwa dotarła do głębi mojego serca. Wspieracie mnie, uwielbiam Was. Ja po prostu dzięki Waszej życzliwości, ja nie pracuję, ja właściwie fruwam w tej pracy. Dziękuję. Dziękuję. Jest wesoło, jest twórczo, jest kreatywnie. No dzięki, no dzięki. Kochani, dzięki. Warto. Dlatego właśnie przekonanie, które jest całe we mnie, całe brzmi, wybrzmiewa. To jest takie przekonanie. Warto! Warto! No właśnie warto. Bo jesteś tego warta. Bo jesteś tylko wart. Warto. Podejmij decyzję. A teraz już dobranoc. Miłego czwartkowego. Jeszcze chyba końcówka zimy, więc zimowego wieczoru. Dobranoc.